Witam moi drodzy. I tak nikt tego nie ogląda, nieważne. Miałem wrzucać trochę częściej filmiki, ale jebać, kogo to obchodzi, szczerze mówiąc, i tak mnie nikt nie ogląda. Ale jeśli jesteście spostrzegawczy, na pewno już zauważyliście, że zmieniło się tło. Więc co za tym idzie, nie mieszkam już w tym samym miejscu, bo się przeprowadziłem. Znaczy nie do końca przeprowadziłem, bo mieszkam aktualnie w hotelu. Nie, nagle nie stałem się milionerem i nie mieszkam w luksusowym hotelu, kurwa, pięciogwiazdkowym. Po prostu mieszkam tu, bo tu pracuję. A dokładniej pracuję w Niemczech, na zmywaku. Ja wiem, praca marzeń każdego, nie? No ale cóż, pieniądze same się nie zarobią. I powiem wam, że praca w sumie nie jest zła. Znaczy jasne, bywa za pierdol ciężki, ale są też dni luzu i pracuję tylko 5 dni w tygodniu, 2 dni mam wolne, coś jak szkoła. Tylko że się pracuje i są pieniądze. Szczerze miałem o czymś pogadać, ale nie za bardzo wiem o czym. Kurwa, nie potrafię ciekawie opowiadać, nie? To jest trochę przykre. I sorry, że mój ryj był tak blisko przez chwilę, zapomniało mi się, że to kamera, nie człowiek. Chociaż do ludzi też nie mówię, jest tak bliska, żeby nie było. Wiecie, miałem wielkie plany, nie? Chciałem ponagrywać tutaj vlogi z okolicy, w sensie takie daily vlogi czy coś. Ale nie za bardzo mam możliwość, znaczy mógłbym niby popołudniami, ale popołudniami jestem strany po pracy. Czasami bywa też tak, że pracuję od 9 do 2:30, potem od 18 do 9:30. Więc człowiek nie ma siły i czasu, rozumiecie o co chodzi. Poza tym to miasteczko, nawet nie do końca ta wieś. Kurwa, tutaj nie ma co pokazać, tak szczerze mówiąc. Więc nawet jeśli chciałbym, to nie ma nic tutaj wartego obejrzenia. Ogólnie fun fact, nagrywam tego vloga przed pracą, bo jest godzina 6:00, do pracy mam na 9:00 i wstałem o około 2:00 na ciężkim kacu, bo wczoraj miałem wolne i stwierdziłem, że ej, mogę się napić, mogę się napić. No i się napiłem. Więc w sumie nie śpię już około 6 godzin, a przede mną jeszcze cały dzień pracy. I nawet nie wiem, czy mam czas dzielony, czy normalne godziny pracy. Więc trochę słabo. No ale pewnie za jakieś pół godzinki wstąpię sobie do sklepu, kupię sobie jakiegoś energetyka na pobudzenie. Pić już nie będę dzisiaj. Na pewno nie. W ogóle jest środa dzisiaj, kiedy to nagrywam. I normalnie powinien mieć wolne dzisiaj i jutro, ale miałem wolne wczoraj i przedwczoraj. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ nie wiedziałem, że mam wolne w poniedziałek i we wtorek, bo się nagle zmienił planning. I przychodzę sobie do pracy w poniedziałek, wstałem sobie o 8:00 elegancko, wyrobiłem się na 9:00, przychodzę do pracy i patrzę, jakoś tak mało naczyń do pozmywania, nie? O co chodzi? No i pustak, no bo to jest taka kelnerka, pustak, nie nazywa się pustak, tylko tak na nią mówimy, w sensie ja i mój ojciec. Pustak, bo jest głupia, jakby ktoś nie zrozumiał, ok? Tłumaczę jak idiotą, ale wiecie o co chodzi. No więc przychodzę i pustak się mnie pyta, czy mam wolne, znaczy czy nie powinienem mieć wolnego dzisiaj. A ja mówię, że no nie no, dzisiaj i jutro jeszcze mam pracę. A ona mi pokazuje, żebym poszedł za nią, bo tu wszyscy kurwa po niemiecku, są chyba tylko 2 czy 3 osoby, które gadają po angielsku jakoś tam, więc tylko z kilkoma osobami się mogę dogadać, reszty nie rozumiem za cholerę. No i pokazuje, żebym szedł za nią i pokazuje mi planning i widzę, że poniedziałek, wtorek wolne. Więc takie, no super, nie? To ja specjalnie wstałem o 8:00, przygotowywałem się do pracy, nie? Już mentalnie, że będzie zapieprz i trzeba będzie robić, a tu wolne. Znaczy nie czułem się z tym jakoś źle, nie? Spoko, wolne, nie? Ale gdybym wiedział, to bym się przynajmniej wyspał, bo wstałem totalnie zamulony. Nie skacowany, po prostu zamulony. No ale cóż, tak to przynajmniej miałem cały dzień dla siebie. Przy okazji tam pomogłem pani Dorocie w sprzątaniu pokoi, to sobie zrobiłem kilka nadgodzin, więc w sumie spoko opcja. Wczoraj też nie za bardzo sobie pospałem, bo też musiałem wstać o 7:00, ponieważ pojechałem do urzędu razem z moim ojcem, żeby się zameldować, żeby wiadomo, te wszystkie papierkowe tam sprawy pozałatwiać i żebym tutaj był na legalu. I szczerze, jak pomyślę, że mam iść do roboty i zapieprzać, to mi się nie chce, nie? Już tak jestem przyzwyczajony do tego, że środy i czwartki mam wolne, że tak
dziwnie mi teraz jedzie do pracy, nie? A, no i pozdrawiam pewną osobę, która chciała, żebym ją pozdrowił, więc pozdrawiam cię, bo wiem, że to oglądasz, mam nadzieję. I co, taki krótki, głupiutki vlog, jak to zawsze bywa u mnie, gadanie o niczym, bla 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 bla. Czas minął. To jeszcze zapraszam tylko na moje social media, jeśli ktoś by chciał. I możecie polubić ten filmik i tak dalej. Wiecie, znacie schemat, co ja będę się tutaj gadał. Kurwa, nie umiem się wysłowić, nie? Co tu dużo mówić? Wszyscy wiedzą, o co chodzi, nie? Także siemanko, do zobaczenia w następnym vlogu. Yo!